Politycy są jak krowy, jak się ich spuści z oka, zaraz idą w szkodę. Te słowa profesora Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, krążą w internecie już od 5 lat. Rozmawialiśmy o regułach gry, czyli o tym, co powinniśmy wiedzieć, zanim te nasze krzyżyki wrzucimy do urn wyborczych. No bo... I po prostu jak obywatele się nie angażują na co dzień, tylko od wielkiego dzwonu, no to później też i politycy zwracają na nich uwagę od wielkiego dzwonu, a nie na co dzień. To jest taka gra. No właśnie. Zbigniew Konarski, Reguły Gry. Dzień dobry. Demokracja, jaką znamy, razem z jej rządami większości, z debatą publiczną, z wyborami, narodziła się w Atenach mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu. Owych 5 lat zatem, które upłynęły od mojej rozmowy z profesorem, dla niej, dla jej idei, to pryszcz. Ale dla nas, dla obywateli, dla wyborców... Polityka to nie jest gra dla ludzi świętych, to nie jest czysta gra. Cel uświęca środki. To dr Krystian Dudek, wykładowca Akademii WSB i specjalista od marketingu politycznego. Myślę zatem, że akurat on doskonale wie, co mówi. Jest taka zasada, że w kampaniach wyborczych zwycięzców się nie sądzi, a przegranych się nie pamięta. Ci, którzy chcą wygrać, bardzo im na tym zależy, stosują wszystkie metody, często też te nieetyczne. Powiało grozą, prawda? Ta mniej lub bardziej uczciwa, albo jak kto woli, nieuczciwa gra, tylko w pewnym stopniu dotyczy polityków. Tak naprawdę dotyczy ona nas. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Czy nie mamy powodów do niepokoju? Demokracja jest permanentnym powodem do niepokoju. No bo jeśli w końcu stanowiąca jej istotę publiczna konfrontacja poglądów jest nią naprawdę, jeśli odbywa się zgodnie z regułami konstytucji, no to zawsze pozostaje otwarta. Gdyby była ustrojem doskonałym, nigdy nie byłaby demokracją, a poczucie niespełnienia nie tylko w świecie nauki jest niezbędne do tego, żebyśmy cały czas zachowywali czujność i patrzyli naszym ulubieńcom, tych, których wybraliśmy w wyborach, na ręce. Mówiąc krótko, rzecz w tym, by ci nasi wybrańcy i ulubieńcy zaś nas nie wykołowali. Myślę, że czas najwyższy, byśmy znów porozmawiali o regułach gry. Już niebawem. We'll be right back.